Tomasz Sekielski, witam. Do naszego Easy Ridera Bartka wrócimy jeszcze dzisiaj oczywiście. Ponad pół godziny temu Joe Biden wystąpił i powiedział, że czuję się całkiem nieźle. Jestem tutaj, aby powiedzieć wam dzisiaj, iż uważam, że wygramy te wybory, powiedział kandydat na prezydenta. Ale tak jak mówiłem, to nie do mnie czy do Donalda Trumpa należy ogłoszenie, kto wygrał wybory. To jest decyzja narodu amerykańskiego. Joe Biden odniósł się także do wciąż napływających sondaży. Jeden z sondaży mówi, że już wygraliśmy w Arizonie. Otrzymaliśmy informację z Minnesoty i jesteśmy jeszcze w grze w Georgii. Chociaż się tego nie spodziewaliśmy. Wygramy też w stanie Pensylwania, zapewniał swoich zwolenników Joe Biden. To jego wystąpienie było o godzinie 6:40 naszego czasu. A teraz goście Aleksander Kwaśniewski, były prezydent, oraz Marcin Bosacki, senator Koalicji Obywatelskiej, były ambasador w Kanadzie. Panie prezydencie, wczoraj w jednym z wywiadów obstawiał pan zwycięstwo Bidena. Wciąż pan tak uważa? Wie pan, Amerykanie mówią wishful thinking. Chciałbym, bardzo chciałbym i uważam, że dla świata to byłoby najlepsze rozwiązanie. No ale wybory to są wybory. Ja myślę, że trzeba zachować cierpliwość. Te wybory są szczególne. Mamy wyjątkowo dużą ilość głosów oddanych korespondencyjnie, więc zobaczymy, co się jeszcze wydarzy. A poza tym sądzę, i to taka nauka dla nas wszystkich, no tych polityków typu Trumpa nie wolno niedoceniać. W nich jest jakaś siła przekonywania, która dociera do ludzi. I może nam się to nie podobać, możemy protestować, ale to jest fakt. Jego rezultaty w kilku stanach są dużo lepsze niż mówiły sondaże. I ja to przyjmuję do wiadomości bez radości, ale rozumiem. Panie senatorze, ten optymizm Joe Bidena to jest takie robienie dobrej miny do złej gry, podtrzymywanie na duchu swoich zwolenników, czy też uprzedzenie ruchu ewentualnego Donalda Trumpa, który mógłby ogłosić swoje zwycięstwo? Ja najpierw powiem, że ja niestety nie słyszałem pana prezydenta. Słyszę bardzo dobrze pana redaktora, ale niestety nie prezydenta Kwaśniewskiego. Natomiast odpowiadając na pana pytanie, jest bardzo znaczące, w jaki sposób obaj kandydaci w tej chwili w pierwszych reakcjach zareagowali na tą sytuację, która jest niejasna. Nie wiemy, kto wygrywa. Z całą pewnością dla demokratów jest to zaskoczenie in minus, no bo oni się spodziewali, że o tej porze, czyli mniej więcej o pierwszej w nocy czasu na wschodnim wybrzeżu amerykańskim, będą już wiedzieć, że to oni wygrywają, że Biden zdecydowanie prowadzi. Tak się nie stało. Natomiast nie wiemy, kto ostatecznie wygra. To zależy od Pensylwanii, to zależy od Arizony, Michigan, być może nawet Georgii, co jest akurat rzeczywiście dobrą wiadomością dla Bidena. Natomiast Biden powiedział, mam nadzieję, że wygraliśmy. Bądźmy cierpliwi, poczekajmy na zliczenie głosów, które były oddawane przez Amerykanów w rekordowych liczbach pocztą przed dniem głosowania. Natomiast zatweetował chwilę później, co jest bardzo ciekawe, Trump i powiedział, mamy wielkie zwycięstwo, ale oni zamierzają ukraść nam te wybory. To jest to, jaki wybór stoi przed Ameryką. Znaczy między człowiekiem, który jest z grubsza przewidywalny i odpowiedzialny, a takim, który niestety, obawiam się, jeśli miałby przegrać, uczyni najbliższe dni i tygodnie niezwykle trudnymi do przewidzenia, jeśli chodzi o najbliższe losy polityczne Ameryki, bo on zrobi wszystko, aby nie przegrać. Mówię oczywiście o obecnym prezydencie Trumpie. Panie prezydencie, pan się zgadza z tym, że Trump może nie uznać swojej porażki ewentualnej? Znaczy, ja myślę, że tak będzie. No, to jest ten typ osobowości, która
nie przewiduje, że może cokolwiek przegrać. No, całe jego życie według niego to jest pasmo zwycięstw i nie wierzę w to, żeby mając zły wynik wyborczy wziął słuchawkę czy telefon i zadzwonił do konkurenta i powiedział gratuluję. No, niestety, jak mówię, to jest dla demokracji nie tylko amerykańskiej, ale takiego przykładu demokracji w świecie jak najgorsze. Ale pewno tak będzie. Natomiast ja bym się teraz tym mniej zajmował. Bardziej jest istotne, jaki ten wynik wyborczy będzie. Dlatego, że jeżeli się okaże, że w policzonych głosach, w uczciwych głosach Trump wygrywa, no to wtedy jest pytanie. Nie to, czy on uzna porażkę, bo wygra wtedy, tylko co oznacza kolejna kadencja takiego triumfalnie wygrywającego Trumpa. Czy będziemy mieli Trumpa takiego jak do tej pory, czy jakąś jeszcze powiększoną wersję, co myślę dla świata byłoby fatalne, dlatego że ilość szkód, które już Trump do tej pory uczynił, gdy chodzi o stosunki wielostronne, organizacje międzynarodowe na świecie, o stosunek do NATO, do Unii Europejskiej, to już jest dużo, ale jeżeli miało być jeszcze gorzej, no to nie będzie dobrze. No ale jak pokazują te cząstkowe na razie wyniki wyborów, wciąż wielu Amerykanów ufa Trumpowi i wciąż cieszy się olbrzymim poparciem. Panie senatorze, jak to wytłumaczyć? Moim zdaniem dwoma czynnikami. Po pierwsze, brakiem tak naprawdę wielkiego entuzjazmu dla kandydata demokratów. Joe Biden jest lubiany, ale nie budzi... Także z powodu wieku jest najstarszym kandydatem w historii i kilka lat starszym od i tak niemłodego Trumpa. I dla wielu Amerykanów demokraci powinni byli kogoś innego zgłosić. Tak się nie stało. Ale druga przyczyna jest taka, że jest wielu Amerykanów, którzy rzeczywiście doceniają gospodarcze osiągnięcia Trumpa, oczywiście te sprzed ostatnich kilku miesięcy, wówczas w marcu przed pandemią Ameryka wchodziła z najniższym od 10 lat bezrobociem w ten okres. Także to są rzeczy, które dla wielu Amerykanów liczy się tak naprawdę, jak się mówi w Ameryce, chleb, a nie jakieś na przykład dziwactwa rzeczywiście Trumpa, jeśli chodzi o jego politykę zagraniczną albo jeśli chodzi o jego stosunek do wolnych mediów. To są rzeczy, które są ważne dla mniej więcej połowy Amerykanów, ale dla drugiej połowy najważniejsza jest gospodarka i tutaj Trumpa dobrze oceniają. Co jest ciekawe, to jest to, że Trumpowi udało się w niektórych grupach mniejszości. Mówimy tutaj głównie o Latynosach z Florydy, czyli Kubańczykach z pochodzenia, zwiększyć stan posiadania, i on dlatego teraz wygrał Florydę wyraźniej niż 4 lata temu, zwiększyć stan posiadania niż w porównaniu z 2016 rokiem, ale na przykład wśród białych z całą pewnością w tej chwili dostał mniej głosów niż dostał 4 lata temu. Musimy poczekać na ostateczne wyniki, to będzie bardzo bliski wynik, zobaczymy kto wygra. Wspomniał pan, panie senatorze, proszę bardzo, panie prezydencie. Nie, ja myślę, że tak się połowicznie zgadzam z panem senatorem. Po pierwsze, wydaje mi się, że mobilizacja wśród demokratów była wyjątkowo duża. Oczywiście oni zdają sobie sprawę, że Biden nie jest najmłodszy, ale nie mieli nikogo innego i zagłosowali. Natomiast my musimy sobie powiedzieć jasno, ekonomia oczywiście tak, ale ekonomia to jest ważne dla każdego prezydenta, nieważne czy demokraty, czy republikanina. Kazus Trumpa pokazuje właśnie tą drugą Amerykę. Nie tą Amerykę z Kalifornii, z Nowego Jorku, nie tą liberalną, nie tą otwartą na świat, tylko tą prawdziwą w jakimś sensie. To znaczy Amerykę, która nie ma paszportów, która nie jeździ po świecie, która łatwo kupuje te wszystkie koncepcje spiskowe, hasła America First i tak dalej, i tak dalej. Trump znalazł tutaj świetną komunikację. I myślę, nie dlatego, że wymyślił to sobie, tylko że on taki jest. To jest po prostu reprezentant tej właśnie Ameryki,
oczywiście na poziomie bogatego człowieka i celebryty i tak dalej, i tak dalej. I on to bardzo dobrze wykorzystuje. Nie wiem, ile białych kobiet głosowało na Trumpa w tych wyborach, ale dla mnie zdumiewające było, ile ich głosowało 4 lata temu, kiedy wybór był między Hillary Clinton, czyli taką no, kobietą sukcesu, białą kobietą sukcesu, a Trumpem. Więc ja myślę, że ta Ameryka jest po prostu podzielona, to jest fakt, ale z drugiej strony Trumpowi udało się znaleźć komunikację z tą Ameryką, która jest po prostu bardziej Ameryką, niż nam się do tej pory zdawało. No, myśmy trochę żyli, mówię o sobie, w takim duchu naszych przyjaciół z Nowego Jorku, czy z Los Angeles, czy San Francisco, a ta Ameryka jest gdzie indziej. Panie prezydencie, bo tutaj pan senator wspomniał, zresztą pan też, o wieku Bidena. Pan, gdy zostawał prezydentem, miał 41 lat, jeśli dobrze pamiętam. Joe Biden... Czyni pan z tego wyrzut? Czy nie, wręcz przeciwnie. Nie, wręcz przeciwnie. Uważam, że to był atut. Natomiast co się dzieje, że w Stanach Zjednoczonych, w kraju, w którym jest tyle firm nowych technologii, gdzie prezesami wielkich koncernów są młodzi ludzie. W polityce o najważniejszy urząd w kraju walczą staruszkowie. Nie wiem, to jest moim zdaniem niezwykle ważne pytanie, tyle że nie do nas, tylko do samych Amerykanów, bo dla mnie to, że pan powiedział o tych firmach, ja powiem więcej. Stany Zjednoczone to jest kraj, gdzie są najlepsze uczelnie na świecie. Ciągle w tym rankingu uczelni wyższych oni zajmują większość pozycji. Jak mając takich absolwentów, jak mając takie młode pokolenie, na końcu drogi być przed wyborem no, staruszków, co by nie mówić. Wcześniej też nie rozumiałem tego, dlaczego amerykańska demokracja idzie w stronę takiej dynastyczności, bo pamiętajmy, że kilka lat temu mieliśmy Bushów, mieliśmy Clintonów i wielu Amerykanów cieszyło się, że to wybory będą między jedną a drugą familią, więc jest jakieś zużycie systemu demokratycznego amerykańskiego. Być może potrzebna jest jakaś, no, mówiąc w cudzysłowie, rewolucja, która by doprowadziła do zmiany pokoleniowej. To samo widać w Kongresie, to samo widać i w Senacie, i w Izbie Reprezentantów. Tam ktoś obejmując urząd, czy ten mandat, potrafi go sprawować przez 20-30 lat. To jest oczywiście dowód stabilności, ale to jest też brak wpuszczenia nowej krwi, nowego powietrza, świeżego powietrza do tego układu. Ja w tym sensie wierzyłem, że właśnie, i wierzę ciągle, że wybór Bidena może być tu pomocą, dlatego że Biden sam powiedział, że chce być jedną kadencję i wydaje mi się, że te 4 lata takiego okresu przejściowego Bidena to byłby czas, żeby te duże partie polityczne, czyli republikanie, demokraci, no jakoś przeformowali się, żeby dopuścili do głosu młodsze pokolenie. Ameryka musi mieć liderów z pokolenia 40-50-latków. Inaczej to ona będzie w ogóle niedopasowana do XXI wieku. To jest zdumiewające, ale dzisiaj Chiny czy nawet Rosja, choć zostawmy ją na boku, ma czasami więcej tego spojrzenia w nowe czasy, aniżeli Amerykanie w polityce, bo nie mówię tutaj o biznesie, czy nie mówię tutaj o startupach, czy technologiach, bo ciągle są bardzo silni. Ameryka doszła do granicy. Moim zdaniem te wybory Trump-Biden pokazują, że tam coś musi się bardzo radykalnie zmienić. Także gdy chodzi o ten dobór kadrowy, o jakby nową ścieżkę dla młodych ludzi. 219 głosów elektorskich na razie według sondaży Joe Biden, 209 Donald Trump. Panie senatorze, a pan jakby tłumaczy to, że Ameryka wybiera między dwoma staruszkami? To już tylko odniosę się do tego, co pan przed chwilą powiedział. To już nie są sondaże, to już są prawdziwe wyniki. Na razie takie są wyniki, te głosy są pewne. Pytanie, co z tymi ponad 100, które jeszcze zostały do policzenia. Ja powiem tak. Prawdziwa jest i jedna, i druga Ameryka. I ta bardziej liberalna i wielkomiejska, czy ta z przedmieść, i ta rzeczywiście z prowincji.
Ja mam, pan prezydent wspomniał o przyjaciołach czy znajomych z Nowego Jorku i Waszyngtonu. Ja mam też znajomych, przyjaciół, rodzinę z Wisconsin, Michigan, Pensylwanii. I jedni głosują na, zresztą bardzo często w podobnych zawodach pracujący, na przykład w przemyśle motoryzacyjnym. Jedni głosują na Trumpa, inni głosują na Bidena, tak jak 4 lata temu głosowali na Trumpa i Clinton. Natomiast z całą pewnością to, co jest niebezpieczne, to są te podziały ogromne w Ameryce. Tam rzeczywiście, podobnie zresztą jak w Polsce, i moim zdaniem tutaj nie ma równo rozłożonej winy, tylko winna jest strona bardziej populistyczna. Ludzie przestają ze sobą rozmawiać z powodu polityki. I druga rzecz, Trumpowi 4 lata temu udało się swoją bazę niezadowolonych z tego, w którym kierunku idzie Ameryka i świat, głównie białych wyborców, wyborców gniewu i rozczarowania, bardziej zmobilizować niż Clinton. W przeciwieństwie do Obamy, który mobilizował na przykład mniejszości etniczne w sposób dużo większy niż to się udało Clinton. Jeśli teraz się Bidenowi niestety tego samego nie uda zrobić, na przykład jeśli on przegra w Pensylwanii, w której się urodził i spędził pierwsze lata życia, z której pochodzi, no to będzie znaczyło, że jego kandydatura, tak jak mówi pan prezydent, niestety nie wywołała większych emocji niż to było potrzebne do wygranej. I rzeczywiście być może z populistami będzie mogło wygrać dopiero nowe pokolenie polityków liberalnych, 40-50-latków. Ale mówię, jeszcze jest na ten wniosek za wcześnie, bo być może Biden o włos, ale wygra. Podobnie jak Trump, jeśli wygra, to raczej o włos. Na koniec muszę zapytać panów, co oznacza zwycięstwo jednego i drugiego dla Polski? Panie prezydencie. Czy wie pan, nic szczególnego, żadna ani wielka zmiana, ani wielki sukces, ani porażka. To, co nowej, co polskiej władzy udało się z Trumpem, w dużej mierze na płaszczyźnie ideologicznej, to zbudować takie bardziej osobiste kontakty. Natomiast jeżeli spojrzymy na strategię Ameryki, to trzeba wiedzieć, że Polska dla nich nigdy nie będzie partnerem strategicznym, o czym marzymy i o czym moim zdaniem trochę bez sensu mówimy. My będziemy ważnym partnerem, co też jest dobrą pozycją. Dla nich strategicznie to jest Izrael, to jest Egipt i tak dalej, i tak dalej. Więc stosunki będą dobre. Biden, gdyby został prezydentem, będzie to poważnie. Natomiast takiego szerszego punktu widzenia, Biden jest o tyle dla nas lepszy, czego akurat rząd PiS-u nie rozumie, że Biden pomoże w wzmocnieniu NATO i Unii Europejskiej. A to są dwie organizacje, dwie struktury dla nas najważniejsze. Dla Polski to są wręcz życiowe kwestie. Słabość NATO oznacza mniej gwarancji bezpieczeństwa dla Polski. Ataki Trumpa na Unię Europejską oznaczają mniej możliwości rozwojowych, jakie daje Unia Europejska. Więc Biden, który to uporządkuje, który będzie bardziej przewidywalny, nie będzie jakimś tam wielkim, że tak powiem, adwokatem Unii, ale będzie porządnym partnerem po prostu, jest dla nas dużo lepszy. Chaotyczna polityka Trumpa właśnie w dużej mierze przeciwko Unii Europejskiej i taka sceptyczna wobec NATO jest dla nas większym zagrożeniem niż te prezenty, które otrzymujemy, czyli 1000 żołnierzy amerykańskich, bo tak naprawdę to nam nie pomoże, gdyby było prawdziwe zagrożenie. Dla nas prawdziwą pomocą jest artykuł 5 Traktatu Waszyngtońskiego, czyli jak przyjdzie co do czego, wszyscy nam przyjdą z pomocą na czele ze Stanami Zjednoczonymi. I to jest bardziej, moim zdaniem, postawa Bidena, aniżeli Trumpa. No ale co będzie, to zobaczymy. Panie senatorze? Zgadzam się z tym ostatnim wnioskiem pana prezydenta. Absolutnie dla Polski byłoby lepiej, gdyby prezydent, który będzie mocniej współpracował z Unią Europejską i jej głównymi aktorami, czyli z Francją i z Niemcami, byłby na stanowisku w Waszyngtonie. Natomiast jeśli chodzi o stosunek do Polski, to jednak mogłaby być zmiana. W sprawach bezpieczeństwa, w sprawach strategicznych nie będzie większej zmiany, oprócz tego, że ta chęć Ameryki wzmacniania wschodniej flanki NATO i współpracy wojskowej z Polską będzie bardziej przewidywalna i moim zdaniem jeszcze większa. Natomiast będzie zmiana, jeśli chodzi o stosunek do
pewnych autorytarnych ciągot rządu PiS-u, zwłaszcza podporządkowywania PiS-owi upartyjniania sądów oraz zakusów, o których partia Kaczyńskiego już w tej chwili mocno mówi, czyli podporządkowywania sobie mediów. W tych dwóch sprawach z całą pewnością administracja demokratyczna, administracja Bidena, jeśli do niej dojdzie, będzie miała całkowicie inne stanowisko niż ekipa Trumpa, co również moim zdaniem dla Polski byłoby dobrze. Dziękuję panom bardzo. Aleksander Kwaśniewski, Marcin Bosacki byli naszymi gośćmi.